Wojciech i witam Was już w piątym odcinku budowania składu. Dzisiaj witam Was składem mało oryginalnym, dość typowym. To może Was pewnie zdziwi, zwłaszcza na fakt, jak do tej pory prowadziłem tę serię i będę zamierzał ją prowadzić tak dalej. Natomiast dzisiaj przedstawiam Wam prosty skład Barclays Premier League. W bramce mamy Davida De Gea, świetny bramkarz, dla mnie chyba najlepszy, jakim do tej pory grałem z Barclays Premier League. Zresztą zdecydowanie odkryłem tu kilku zawodników, którzy są naprawdę warci uwagi i on jest między jednym z nich. Na środku obrony mamy Chrisa Smallinga, który jest najwyższym z trójki obrońców i dlatego gra właśnie na środku. Do tego jest najwolniejszy, co sprawia, że właśnie gra na środku. Po lewej stronie mamy Davida Luiza i na prawej Stefana Mbije. Stefan Mbije strzelił mi aż 5 bramek, David Luiz strzelił dla mnie jedną. Stefan Mbije jest do tej pory najlepszym środkowym obrońcą, jakim grałem. Myślę, że on w parze z Kabulem to idealny środek obrony w formacjach z 4 obrońcami. Defensywni pomocnicy jest to Cheick Tiote oraz Marouane Fellaini. Marouana Fellainiego musicie tylko przesunąć ze środka pomocy na defensywnego pomocnika. Ma on świetny strzał, świetne główki, świetną obronę, świetny generalnie z w ataku. Do tego ma 2 informy, także jakby ktoś chciał i miał pieniądze, to można sobie pozwolić. I Cheick Tiote, defensor, po prostu 4 środkowa obrońca dla mnie, czyścił wszystko. Na prawej pomocy mamy Hatema Ben Arfę. Generalnie jest świetny z tego powodu, że nie dość, że ma 4 gwiazdki słabszej nogi, 5 gwiazdek sztuczek, to jeszcze jest lewonoży na prawej stronie, więc może schodzić do środka i uderzyć silniejszą nogą. Zresztą dokładnie taką samą sytuację mamy na lewej pomocy, gdzie mam Asa Diego, który ma 4 gwiazdki słabszej nogi, 5 gwiazdek sztuczek i jest lewo i jest prawonożny na lewej stronie, co też jest świetną rzeczą. Obydwie strzelają dla mnie świetne bramki. Ofensywny pomocnik jest to Adel Tarabt, świetny zawodnik, 5 gwiazdek sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi, bardzo tani, 8 bramek, wszystkie świetne, świetny rozgrywający, wszystko na boisku robi. Napastnicy to Kevin Miralasz oraz Dribli Sisse. Miałem również przez jakiś czas Fernando Zorreza, natomiast moim zdaniem nie gra odpowiednio co do swojej ceny. Kevin Miralasz jest do tej pory chyba najlepszym napastnikiem w grze, jakim grałem. Świetny strzał, 20 bramek w 31 meczach. Dribli Sisse kilka bramek w 18 meczach, bo tam kilkanaście meczy, chyba 12 czy 13 właśnie grał Torres. Na ławce, myślę, że teraz przejdziemy tak. Julio Cesar, bez kontraktów, ale świetny bramkarz. Joedes, Paulo Machado, standardowo już. Hernanes w SPD, bardzo tanio dorwany. Myślę, że go muszę gdzieś użyć, bo świetny zawodnik. Rafael Sobis, Elkeson i Carlos Eduardo jako napastnik. Dzięki za oglądanie, to by było na tyle. Nie ma dzisiaj bramek, ale to dlatego, że mam dla Was niespodziankę, którą właśnie dzisiaj w tą sobotę wrzucę. To by było na tyle. Dzięki Wam, do zobaczenia, hej.